Cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie z tej strony Demo. Jest to kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w Wiedźmin 2 Zabójcy Królów, edycja rozszerzona. I na samym początku będziemy zajmować się sprawą, której nie dokończyliśmy ostatnio, a mianowicie pozbyciem się potwora, który blokuje tutaj port. Jest to potwór, który oczywiście jest jakimś tam potworem wodnym i musimy właśnie wymyślić jakby sposób na pozbycie się go. Musimy najpierw porozmawiać z kupcami na nabrzeżu, właśnie tam mnie teraz prowadzi strzałka. To jest jakaś dzielnica rzemieślnicza, tak? Może tutaj będę mógł gdzieś sobie, nie wiem, stworzyć tą, załóżmy, broń. Ale nieważne, nie jest to kompletnie istotne. Tutaj mamy tego kupca, właściwie to handlarza, który może kupić, może sprzedać nasze od nas towary. Co my tutaj mamy? Weźmy wszystko. W ogóle tutaj jestem prowadzony gdzieś, przeszukajmy to. Czego chcesz? Podobno macie jakiś problem. Bo to jeden? Trakty nieprzejezdne, w lesie pełno bandytów, port zablokowany przez wodnego potwora, a w dodatku my to podnieść mają! Z mytem wam nie pomogę, ale potworem mogę się zająć. Czarodziejka też tak mówiła, ale wciąż nie ma efektów. Zaproponowała mi współpracę. A kto za tę współpracę zapłaci? To właśnie przyszedłem przedyskutować. Czarodziejka miała sobie sama poradzić. Jeśli chcecie, to się podzielcie. Zapłać zaliczkę. Podwój stawkę, to wejdę w to. Odezwij się, jak znudzicie w Flotsam. Weźmy opcję zapłać zaliczkę. Przygotowanie do takiego zlecenia kosztuje. Zaliczka? Wysupłam garść orenów. Napijesz się i nadupczysz do woli. Miałem na myśli kupno mikstur. A teraz powiedz mi, co wiesz o potworze? Tyś jest wiedźminem, cholera jasna, ja się na tym nie znam! A kto się zna? Pewnie ten elf chędożony Cedric. Podobno wie sporo o bestiach. Gdzie go znajdę? We wsi, opodal murów. A teraz zostaw mnie w spokoju. Okej, pogadaliśmy teraz z kupcem. Musimy teraz udać się do tego elfa. Chyba jednak nie zostanie to nigdzie mi oznaczone na mapie. To może być troszeczkę problem. Trzeba zacisnąć zęby. Powiedział, gdzie mamy go szukać mniej więcej, ale... Wiesz, jak się rozejrzymy może tutaj jeszcze troszeczkę po drodze. Tam nie... W ogóle czy... Czekajcie, coś sobie zobaczę tylko. Jeśli chodzi o mikstury. Znaczy, może nie o mikstury. Tyle co chodziło mi o alchemię bardziej. Co my tutaj mamy? Ale co z tego mogę w ogóle zrobić? To ja nawet nie wiem, powiem wam szczerze. Brunatny olen, gawron. Jak już nie bawię się w tą alchemię jakoś, kurczę, powiem wam szczerze mówiąc. No i tak, taka informacja. Tak, znowu mam otwarte okno, bo jest naprawdę straszliwy upał. Mimo, że troszeczkę tam pokropiło, ale tak jest gorąco. Dlatego takie dźwięki, jak teraz są słyszane za oknem, to myślę, że będzie taki, no... No, od czasu do czasu coś takiego może być słyszalne i przepraszam was za to, ale nie mam na to wpływu, a dusić się tutaj jakoś mi się nie chce specjalnie. Chociaż... Tak, tutaj są ci powieszeni po egzekucji. Dobra, tu mamy oznaczoną jakąś postać. Być może to właśnie tutaj się będzie znajdował ten elf. Chociaż nie, tutaj możemy kupić mikstury chyba, tak? Chwała bogini. Dawaj, otwórzmy. No, jeszcze trochę. No. Zmień chwyt! Chwyt! Ludzie znają się na siłowaniu jak ja na chędożeniu troli. Zaraz, kto to krzyczy w ogóle? Bo go tutaj nie ma, to ktoś tam na dole jest. Ja w ogóle źle poszedłem. Czekajcie. Wybaczcie, tak się kręcę. Jak zaraz nie znajdę nikogo, to po prostu włączę nagrywanie jeszcze raz. Zaraz. Co miałem przekazać? Dobra, wiecie, ja zrobię tak. Zrobię teraz pauzę i będziemy się widzieć, jak już znajdę tego elfa. No, to będzie chyba najlepsze rozwiązanie, więc widzimy się za sekundkę. Aha, w ogóle też zauważyłem taką opcję, że mamy mapkę, którą możemy się posługiwać. Fajnie, że wreszcie zauważyłem. I tutaj mamy rzemieślnika, u którego chyba jeszcze nie byliśmy, bo mapy nie mamy odkrytej.
Tu my się znajdujemy, więc może podejdziemy sobie do tego, kurczę, rzemieślnika i sprawdzimy co i jak, czy tam możemy właśnie te przedmioty sobie stworzyć. Być może, nigdy nie wiadomo. Chociaż czekajcie, bo po drodze... Tu mam zaznaczonego tego kolesia. Witam. Czym handlujesz? To wiemy dobrze. O... Czekajcie, to są jego przedmioty, tak? No, to są jego przedmioty. On handluje tylko i wyłącznie tymi... ziołami i takimi tam pierdowami. Składnikami alchemicznymi. Pójdziemy już sobie. I tak, podejdźmy do tego rzemieślnika, kurczę, bo to może być naprawdę ciekawe. Zobaczymy, czy to trzeba u niego jakoś te przedmioty tworzyć, czy samemu to się robi. Ja może to w końcu rozkminię. Zresztą najpewniej to i tak wy mi w komentarzach napiszecie. To jest już ostatni odcinek, jaki na dzisiaj nagrywam. Nie wiem, który to jest, nie liczyłem, ale na pewno długo już nagrywam, kilka godzin. Więc po tym materiale sobie ogarnę te komentarze. Gdzie w ogóle... byłeś? Wiesz, gdzie mogę znaleźć elfa, który nazywa się Cedric? Nie pakuj się w to. Kupcy dobrze płacą. Kupcy dają za zabicie potwora dobre pieniądze. Pieniądze nie są najważniejsze. Ale zwykle bardzo się przydają. Nie ufam jej. Shili? Dlaczego? Shila to potężna czarodziejka. Niebezpiecznie być jej wrogiem, ale jeszcze gorzej. Przyjacielem. No to już wiem, że jej nie lubisz. Jakieś konkrety? Po prostu cię ostrzegam. Dzięki. Chętnie jednak dowiem się czegoś od niej. Jak? Wybiorę się z nią na polowanie. Ale najpierw muszę pogadać z Cedriciem. No to chodźmy do niego. Jest na platformie obserwacyjnej. O, okej, jednak tutaj trzeba było podejść. Chciałem się tego rzemieślnika. Gdzie w ogóle poszedłem? Aha, on się znajduje tutaj, tak? No to jakoś źle poszedłem. A może tutaj trzeba przejść akurat? Może właśnie teraz tam pójdziemy? Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Kurde, oczywiście musiałem to włączyć. Nie, teraz idziemy dopiero. No to świetnie. I rzemieślnik znajduje się dokładnie tutaj. Tu już widzę znacznik na mapce nawet. Zobaczymy w końcu. Może teraz będę mógł coś tutaj stworzyć ciekawego. Tu gdzieś się powinien znajdować, ale... Przeszukajmy może. Klot z drewna, no świetnie, ale... On tutaj powinien być gdzieś, a go nie ma. Może trzeba wejść do środka. To by wcale nie było takie głupie. Aż lepiej jakby swoje stoisko miał na zewnątrz, to by miał na pewno więcej klientów. Zaraz zobaczymy, czy on tutaj się będzie znajdował w końcu. Jest, ale śpi. Pierwszorzędna robota. Prawda? Skóry pierwsza klasa. A i garbarz sroce spod ogona nie wypadł. Tu kobylarz, gach, tam cielątko nieboże. A i wydrze futerko się znajdzie. Polujesz? W królewskiej puszczy nie lza polować. Wie to każde dziecko. Zresztą strach teraz między drzewa wchodzić. Co się porobiło z potworami? Widać w okolicy przybyło pożywienia. Po mojemu szykuje się wojna. Niekoniecznie. Skojatel napadają na kupców walczą z wojskiem. Dla trupożerców to idealne warunki. Znaczy, trzeba zaczekać na lepsze czasy i poprzestać na małym. Jak zresztą uczy dobra księga. Zagrajmy w kości. Nie, to mnie nie interesuje. Wykonaj dla mnie przedmiot. O, to jest właśnie chyba ta opcja i chyba wreszcie powiem wam, że zrozumiałem, o co tutaj chodzi. Czekajcie, co ja bym tutaj chciał zrobić? Obrażenia 30-55. Wow, to jest jakaś pułapka. A to jest miecz srebrny, który ma od 10 do 17 obrażeń. I chyba... Nie wiem, czy on jest lepszy od tego, co ja kupiłem ostatnio, ale jeśli będzie lepszy, to się wkurzę. Zróbmy go może. Nie mam wszystkich składników, nie mam rudy srebra, no to nieważne. Tego też nie zrobię. I tego też nie zrobię, bo mi brakuje kilku przedmiotów. Ale co to jest? Jad Endriagi. Składnik rzemieślniczy i alchemiczny zawiera cełem. Dobra, to nic nie wykonamy, chociaż wiemy jak to działa. Pohandlujmy. Może on coś tutaj będzie sprzedawał ciekawego. Niedratwa, esencja, fragment... Aha, no dobra, to są znowu moje przedmioty. Boże, demu, naucz się w końcu, że tak nie możesz przeglądać. Sukno, nie. W ogóle czekajcie, ogarnijmy może tą grę w kości, jak to ma chciałbym wyglądać. Chciałbym zagrać w kości. Z byle kim nie gram. Jak się dowiem, że coś umiesz, to może dam ci szansę. Do zobaczenia. Okej, ale chociaż przynajmniej wiecie, mamy taką bazę wypadową, wiemy gdzie możemy stworzyć przedmioty, w razie czego, wiemy już jak to działa mniej więcej. Czyli nie musicie mi tego pisać w komentarzach, ale i tak na pewno napiszecie, bo kilka odcinków przed tym jeszcze się głowiłem jak to zrobić. Dzięki za radę, ale i tak idę do lasu.
tam są, tak? Jeszcze tędy nie przejdę. Musimy iść tędy. No, musimy iść tędy. Najpewniej. O tej platformie nam mówiła Tris. No, to się właśnie znajduje. No i także Indyk. Elfy. Niedługo minie pełny rok. Moril cieszyłaby się takim dniem jak ten, Seherimie. Raduj się wspomnieniami o niej, zamiast smucić tęsknotą. Staram się, ale wciąż zadręcza mnie, ile złej krwi wywołało to jedno zniknienie. Nie pozwól innym zatruć jej pamięci. Nienawiść jest jedynie ucieczką od bezradności. Dziękuję, Cedric. Wafail. Wafail. Pogadajmy z Cedriciem. To ty jesteś, Cedric? A kto pyta? Geralt z Rivii. Wiedźmin i... Tris Merigold. Pięknie pachniesz, Tris. Cedric, spójrz na mnie. Tak. Czego chcesz, Geralcie z Rivii? Sporo opcji, naprawdę sporo opcji. Najpierw może spróbujemy pohandlować, co? Tak na rozluźnienie troszeczkę. Zobaczymy, co tutaj sprzedaje w ogóle. Co ja mógłbym mu zaoferować na przykład? Od tego zacznijmy. Tak, wiem, teraz przeglądam swój ekwipunek. Znoszone spodnie. Plus 5 na podpalenie. I plus 1 zbroja. Dobra, te spodnie mogę sprzedać. One są warte 1 aż. Wow! Naprawdę szaleje. Krótkie rękawice plus 1. Te są gorsze. To mu też oddajemy. Dobra, to kupmy może coś w końcu, by się przydało. Mam 304 w końcu złota, ale widzę, że on aż takich super rzeczy tutaj nie sprzedaje. Esencja śmierci mnie interesuje. Język trolla. O, moje spodnie ma. No świetnie, trochę po większej cenie wszystko sprzedaje teraz. Ale wiadomo, tak sklepy właśnie działają. Skóra, olej, błyskotka. No nie, nie masz nic tutaj, wiesz, takiego ciekawego. Chyba, że... No nie, to masz tylko te moje. Dobra, nieważne. Chrzanić handel. Przechodzimy tutaj po coś ważniejszego. Poluję na Kejrana. Możesz mi pomóc? Chcę zabić Kejrana. Słyszałem, że możesz mi pomóc. To zależy, jakiej pomocy oczekujesz. Informacji. Trzeba było go zabić wiele lat temu. Teraz... Teraz nie wiem. Jest olbrzymi, z trudem mieści się w korycie rzeki. Ma dziwne narośla na mackach, bardzo grubą skórę. Wcześniej żył na bagnach jednego z dopływów Pontaru. To dzikie tereny, nawet skojatel się tam nie zapuszczają. Powinniście zobaczyć wrak statku, który ostatnio zatopił. Obejrzeć ślady, ocenić zniszczenia. Gdzie to jest? Idź na południe w głąb lasu, skręć na wschód i wróć nad rzekę. Znajdziesz zniszczony most Enseed. Pod nim leżą szczątki statku. Dzięki. Jednak musimy się zapuścić w las. To na pewno nie będzie zbyt bezpieczne, ale... Co chcą osiągnąć wywiórki? O, to może być ciekawe. O co walczą Skojate? Pytasz o tych dawnych, którzy mieli nadzieję na powrót naszej rasy do dawnej chwały? Czy o tych dzisiejszych? Walczących o przetrwanie i samobójczej zemsty. A do której grupy zaliczyłbyś wojowników Jorveta? Jeśli chodzi o to, w co wierzą, to wciąż wydaje im się, że są niezależni, a ich sprawa ma tylko jeden słuszny punkt widzenia. Jeśli pytasz, jak jest naprawdę, to są cieniem dawnej chwały Enseed. Trwają przy swoich złudzeniach, dopóki nie przerwie ich miecz lub pętla stryczka, albo póki sami nie uświadomią sobie prawdy, co jest chyba najgorsze. Weźmy jeszcze może opcję, że szukam wiedźmińskiej roboty. Muszę zarobić kilka orenów. Nie masz roboty dla Wiedźmina? W tym lesie dla Wiedźmina zajęcia nigdy nie zabraknie. Wszędzie roi się od potworów. Ale nie dziwię się, że ściągają tu całymi chmarami. Wiesz, dlaczego tak się dzieje? Wszelkie świństwo ciągnie do miejsc przeklętych jak muchy do truchła. Na polanie w lesie stał niegdyś dom, w którym zamykali szaleńców. Dawno temu, w czasie wojny z Nilfgaardem, doszczętnie spłonął. Obłąkani usmażyli się w swoich celach. Od tamtego czasu nad zgliszczami ciąży przekleństwo. Ostatnio dwóch śmiałków chciało zbadać ruiny i żaden nie wrócił. Powiedz mi coś więcej o samym domu. To stary dwór zamieniony na przybytek dla chorych na umyśle.
W czasie wojny nie brakuje szaleńców, ciągle pojawiali się kolejni. Kapłan Mircei zamknął ich tam i opiekował się nimi. Gdyby ci się udało odszukać dwóch Duan zaginionych w zgliszczach domu wariatów, na pewno zostaniesz sowicie wynagrodzony. Przez nich, albo przez ich rodziny. Wydaje mi się, że raczej przez ich rodziny, ale spróbujmy, wiecie, bo i tak idziemy do lasu, więc warto wziąć dodatkową robotę, zawsze możemy zrobić trochę renów. A quest może być naprawdę bardzo interesujący, ta historia jest całkiem, no, ciekawa, więc spróbujmy. Spróbować nie zaszkodzi. No właśnie. Odszukaj ruiny szpitala, co to jest w ogóle? Zróbmy save'a. Nie mam pojęcia, ale dobra. Zejdźmy na dół. Mamy najpierw znaleźć próbkę jadu Keirana w jego leżu, ale dodatkowo mamy też ten quest, no, poboczny taki, myślę, którego przed chwilą się podjęliśmy. Dobra, ja idę tam oczywiście sam. Wiecie, wydaje mi się, że przyda się tutaj miecz srebrny, a nie ten miecz stalowy. Chodźmy, coś tutaj było? Czy mogłem pogadać z nim? Nie, chyba mogłem tylko pogadać. Już myślałem, że jakieś zioła mogłem zbierać. Czy w ogóle dobrze idę cały czas? Zobaczmy na mapę. Teraz jak już odkryłem tą opcję, to będę na pewno bardzo często z niej korzystać. Słyszałem, że musimy iść... To był safe, czy co to było? Nie wiem. Musimy iść prosto, a potem na lewo. Chyba tutaj. Tak nas przynajmniej prowadzi. Znacznik. Zobaczymy. O, ktoś tam leży. Podejdźmy. Wątpię, żeby to byli ci nasi poszukiwani. Ta dwójka zaginionych śmiałków, ale nigdy nie zaszkodzi spróbować. Był jakiś... znowu żelazny pierśnie podnieśmy. Znowu to jest trupie, jeśli niestety nic nie ma. Żadnego efektu. Chyba w ogóle w Wiedźminie dwójce nie ma żadnych takich pierścieni, które mają jakieś efekty. Więc one pewnie stanowią tylko rodzaj biżuterii, którą możemy sobie pohandlować. I takie fajne dosyć źródło zarobku, ale nie są one wcale użyteczne. Dobra, podnieśmy... Oj! Czasami się cieszę, wiecie, że nie można spać w niektóre miejsca, bo wiele razy bym zginął w tej grze. Dobra. No zobaczcie, nie możemy spać. Okej, chodźmy tędy. Wow, co się dzieje? Bandyci? No to nie miecz srebrny, ale solidny nam się przyda. Zdecydowanie. Czekajcie, a dobra. Myślałem, że coś mi się stało ze słuchawkami, na szczęście działają one. A co odważni bandyci w tych lasach zamieszkują? Dobra. O, ładnie, ładnie, ładnie. Lol. Czy to przypadkiem nie jest jeden z tych obłąkanych ludzi, z tych wariatów, którzy uciekli z tamtego domu, jak on płonął? Drabina sznurowa na drewnianych szczeblach. No świetnie, ale po co mi to? Znowu drabina? Co, ja mogę sobie drabinę zrobić i wejść gdzieś? Nie wiem. Chyba nie tak działa. Zgaś mi to. Mogę zgasić? Mogę. Świetnie. Zróbmy save'a, tam znowu widzę jakąś głowę. Więc zapewne znowu mnie zaatakują bandyci. No właśnie, bandyci zwyczajni. A nie potwory, czyli cały czas musimy korzystać ze stalowego miecza. Wow! Czekajcie, w ogóle z tego nie korzystam, z Rdenu. Nie z Rdenu, co ja gadam, tylko z Quena. Quen mi coś tam zwiększa. No. Dobra. Zaraz was zabiję. Sobie przywłaszczę wasze łupy. Wow. Gdzie mój łupa, ktoś od razu wkurzył. No, oj, już myślałem, że go dobiję w taki ładny sposób. Niestety nie udało się, tarcza spadła, to nie ma znaczenia. Nie interesuje tylko wasz kuferek, wiecie? Jakby to otworzyć teraz, on tutaj 50 orenów, no. I już jest coraz lepiej. Już jestem na lekkim plusie. No, 50 orenów to wcale nie jest tak mało pieniędzy, jak wbrew pozorom. Dobra.
Co my tutaj mamy? Mogę te grzyby zbierać? Nie. Okej. Znowu. Aha, dobra. Triss. Jak on tutaj się znalazł w ogóle? Ciekawe, co zachowało się z tego wraku, o którym mówił Cedric. Jeśli to Cairan zaatakował statek, obawiam się, że niewiele. Na szczęście nie zależy nam na śladach ludzi, tylko potwora. Mhm. Teraz mnie będziesz prowadzić, Triss? Tak mi się wydaje właśnie. Ale skąd on tutaj się wzięła? To ja nie wiem. Może pewnie szła jakąś inną ścieżką. Szkoda, bo mogliśmy iść wtedy razem. O, tam jest chyba ten wrak statku. No właśnie, tam już jest wrak. Zobaczcie, możemy sobie go popodziwiać teraz. Ale zejdźmy do niego. Tędy. Mogę podnieść? Mogę. Korzenie mandragory. One są dosyć cenne. Chyba 40 albo 30 złota. Znaczy orenów. Za sztukę. Jedne z tych najbardziej, znaczy jedne z bardziej drogich ziół, jakimi na razie dysponuję. Nie wiem, czy są ich później w grze jeszcze jakieś inne rodzaje, czy one są po prostu powtarzalne, ale mało, rzadko dostępne, czy po prostu im dalej w grze, tym nowe, inne zioła się znajdują i tak dalej, i tak dalej. Powoli się ściemnia. Dobrze, że jesteś. Mhm, zejdźmy na dół. Co, Triss, ty nie idziesz? Widzisz te ślady? Tak. Paskudne miejsce na popołudniowy spacer. Chyba, że ktoś szuka mocnych wrażeń. Coś tutaj mam do podniesienia. O, jest kurczę ziele, super. Też takie, no, dosyć fajne zioło na sprzedaż. Wow, 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 wow. Teraz to już rozumiem. Boże, ile topców. Czekajcie. Cholera. Jo, pierniczę, zaraz padnę. No, umarłem. Dobra, tutaj trzeba będzie naprawdę się postarać, bo widzę, że niezła, niezła akcja tutaj będzie. Naprawdę. No, hardcore, hardkorowo będzie. Nie wyobrażam sobie przejść takie momenty na najwyższym poziomie trudności. Boże, jakby to był jeszcze, jak ten najwyższy poziom trudności, jeszcze śmierć równa się usunięcie save'a, to już w ogóle by było straszne. Przygotujmy sobie od razu miecz srebrny na te stwory. To już pozwolę sobie pominąć, jeśli można. Nie można, nie można. Widzisz te? Tak. Chyba, że ktoś... Dobrze, że jesteś. Okej, zeskoczmy. Tego wziąłem. Nie brałem. No wyciągaj miecz. Na co czekasz? No, podejdźcie tylko. Wow, 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 wow. Boże, jaki spam. Czy ona może umrzeć? Mam mało zdrowia. Mogłem jakieś mikstury zażyć. No, dobra. Muszę to bardziej ogarnąć, muszę jakieś miksturki ogarnąć sobie też. Muszę wypić coś, bo... Czarno to widzę w takim wypadku, jak będę bez żadnego przygotowania większego tutaj grać. Może za którymś razem się uda, ale to będzie tylko dzieło przypadku, a nie o to wcale mi chodzi tutaj. Więc... do trzech razy sztuka, jak to mówią. Teraz troszeczkę lepiej to rozegram, ponieważ wezmę sobie miksturę. Jakąś na zdrowie może, czy coś? Żywotność minus 30, to mnie nie interesuje. Toksyczność 25. Kurde, nie wiem, co zdrowie, naprawdę? Czekajcie, jeszcze raz. Regeneracja żywotności w walce plus 1. Regeneracja żywotności plus 1. Umożliwia widzenie całkowicie w ciemności. Eliksir zwiększa regenerację żywotności. No dobra, wypijmy sobie to. Wypij. Premie zapewnione przez eliksiry znikają, gdy skończy się czas działania napoju lub po medytacji. Okej. Dobra, mam 10 minut na czas działania tego eliksiru. Bierzemy miecz srebrny i do dzieła. Zdychaj.
teraz natrafiłem na najtrudniejszy moment chyba jak do tej pory w grze. Dobra, jeden padł wreszcie. Im mniej, naprawdę, w takich chmarach to jest tak, że im mniej mamy ich, tym łatwiej. Po prostu z każdym kolejnym coraz prościej będzie. I lepiej się skupić na jednym przeciwniku, myślę, żeby ich eliminować pojedynczo, niż skupić się tak, żeby każdego troszeczkę okładać, bo to nie ma sensu, bo tak to cały czas byśmy ich utrzymywali w wielkiej liczebności. Poszukajmy śladów Kairana i wynosimy. Tak mordujemy sobie ich pojedynczo, spokojnie. Dobra, świetnie. Mamy znaleźć próbkę jadu, która znajduje się mniej więcej tutaj, więc podejdźmy sobie, aczkolwiek najpierw. Ja mam dwa talenty jeszcze, mam już siódmy poziom jak widać, co jest naprawdę fajne. Czy mogę już dawać inne talenty sobie? Nie, szermierkę nie mogę i co też nie. Schemat rozwoju czarownika zablokowany. Okej, okay. Odbijanie strzał, odblokowujemy możliwość odbijania strzał w kierunku strzelca, a potem jest ogólnie, tak? Żywotność, możliwość rzucania sztyletem, regeneracja wigoru poza walką. Czemu nie? I dajmy może jeszcze w to. O, i w taki sposób, jak widać, odblokowaliśmy sobie kolejne dwa drzewka. Magię oraz alchemię. Oraz chyba też szermierkę. No właśnie, szermierkę również. Co to jest? Wiedźmin nie otrzymuje już 200% obrażeń przy otrzymaniu ciosu w plecy. Liczba obrażeń przy ciosie w plecy 150%. No. No to teraz mamy dostęp do tak naprawdę wszystkich umiejętności wiedźmińskich. Nareszcie. Nie wiem, w którym to odcinku jest. Czy to za wcześnie, czy to za późno zrobiłem, ale nieważne. Zbierzmy śluz w takim razie. Poczekaj chwilę. No. Co jest? Proste zaklęcie diagnostyczne powinno przynieść odpowiedzi na parę pytań. On jest chory, Geralt. Ten potwór umiera. Ile czasu mu zostało? Kilka lat, może kilkanaście. To i tak za długo. Co mu jest? Każda informacja może się przydać. Zaklęcie diagnostyczne wykazało, że część komórek w jego organizmie uległa mutacji. Coś jeszcze? Jakieś konkrety? Co jeszcze? Jest jadowity. Bardzo jadowity. Jakiś antidotum? Eliksir z cieniokostu powinien zneutralizować toksynę. Znam to ziele, ale nie wiem, gdzie go szukać. Bez ochrony eliksiru trudno będzie zabić Kairana. Pójdę porozmawiać z Cedriciem. Proszę, oto receptura eliksiru. Pora zająć się własnymi problemami. Dasz sobie radę sam? Mhm. Do zobaczenia. Okej, okay, musimy odszukać cieniokost samodzielnie lub porozmawiać z Cedriciem. Myślę, że możemy sobie tutaj troszeczkę się rozejrzeć. Na pewno coś mi jeszcze tutaj wyskoczy, dlatego wolę chodzić, wiecie, z mieczem w ręce. Myślałem, że znalazłem tak szybko. Nie, to pewnie będzie bardzo daleko gdzieś schowany. Nawet nie wiem, jak to wygląda, gdzie bym mógł tego szukać, więc może sobie sprawdzimy tylko to pole wielkie. I od razu już pójdziemy do Cedrica, ponieważ on, nie wiem czy nam da to od razu, czy co. O, klucz kapitana statku. Oreny. Możemy przeszukać wrak statku. No zróbmy to. Kurczę, czemu nie? Raport kapitana, dziennik kapitański, ćwiekowa skóra, dratwa sukno. Dobra, przeczytaj dziennik kapitański oraz raport kapitana. Dobra, raport kapitana. Zapieczętowana kopia dziennika kapitańskiego Petra Sill. Przepraszam. Jest to dokładna kopia dziennika kapitańskiego Petra Sill. Na wierzchu starannie napisane jest: do rąk własnych jego magnificencji, rektora Uniwersytetu w Oxenfurcie, dostarczyć za pośrednictwem Królewskiej Poczty. A w dzienniku? Dziennik kapitański statku Petra Sill. Ekspedycja do Loc Mun okazała się sukcesem, który zadowoli zarówno władze uniwersytetu, jak i tak hojnego dla wyprawy króla Foltesta. Szczególnie zadowolony wydaje się być Oswen. Nigdy nie widziałem, żeby czarodziej skakał do góry z radości.
Oswen zbuntował załogę, rozdając znalezione kosztowności, a artefakty postanowił zatrzymać dla siebie. Na szczęście foltestowa piechota morska pozostała lojalna. Na wysokości Vergen doszło do potyczki, w której zatopiliśmy Daerdin, czyli pewnie ten statek ich. Mimo to musieliśmy uciekać, wciąż atakowani przez harpie przyzywane zaklęciem Oswena. Kolejny cytat jakby... Znaczy fragment. Czar Oswena wciąż ma moc przyciągania potworów, mimo że czarodziej poszedł na dno, żołnierze dzielnie dają odpór prześladującym nas rzecznym monstrum. Kończę pracę nad raportem dla Oxenfurtu, w którym podsumowuję wyniki badań i wskażę miejsce zatonięcia Daedrin. Już prawie jesteśmy w domu. No niestety nie dopłynęli, jak widać. Kto we Flotsam korzysta z królewskiej poczty? Mógłbym to podrzucić. Mamy teraz po prostu znaleźć tą skrzynię. Ale okej, okay. Wiecie co? Ja zrobię tak, cofnę się teraz. To będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Do wody nie będę wchodzić, tam nie wiadomo jakie niebezpieczeństwa nam czyhają pod wodą. Pójdziemy sobie teraz do tego Cedrika. To będzie chyba najlepsze rozwiązanie, że będę tutaj chodzić i szukać, nawet nie wiadomo czy ja w dobrym miejscu teraz to tak naprawdę poszukuję. Więc chodźmy. Którędy można by się teraz stąd wydostać? Jak ja tutaj wszedłem w ogóle? Przez tamte... Wow. Kolejny naśladowca dratewki. Toksyna Kairana zabiła go na miejscu. Okej. Nie za dużo mi to powiedziało. Kolejny naś... Dobra, to jest to samo. Więc wyjdźmy stąd w takim razie. Tu też jeszcze mam jakieś ziobło po drodze. Skurcze ziele to jest... Aha, to jest to co minąłem tak naprawdę. Znaczy za pierwszym razem wziąłem, potem jak już umarłem to wziąłem. Też mi się nie chciało brać. Wtrapmy się. I chodźmy do Cedrika jeszcze raz sobie. Myślę, że już teraz po drodze, mimo że zabiliśmy tych wszystkich bandytów i powinno być czysto, i tak mnie coś zaatakuje. Korzeń mandragory znowu. Tym bardziej, że zobaczcie, ściemnia się. To nie jest dobry znak. Naprawdę to nie jest dobry znak. To jest... straszne. Muszę teraz naprawdę się pospieszyć. Nie wiem, czy tutaj mogę odpoczywać w ogóle. Czy mogę odpocząć tutaj? Mogę niby, więc poczekajmy sobie. Świetnie. Lepiej iść w popołudniu. Lepiej iść popołudniem niż po zmroku. Tak, aż będę widział niebezpieczeństwa, które na mnie czyhają, a tak to bym po prostu był nieświadomy. Przestęp, ok. Czy ten wejdę? Tak, ten wejdę. Więc wejdźmy sobie do góry. I... w ogóle co my tam znajdziemy? Podejdźmy sobie, warto się rozejrzeć. Skoro mamy taką opcję, to warto z niej skorzystać. Bo jakby miało się zaraz zarwać, kurczę. Dobra, taki pogląd po prostu na statek mamy, na okolice. Tam byliśmy, dobra. I tam gdzieś mniej więcej musimy się teraz udać. Do Cedrika. Tu nie zejdziemy. Wow. Myślałem, że jakiś błąd tekstury, to po prostu korzeń jakiś. Dobra. Kierujemy się tą ścieżką, podążamy nią. W ogóle zobaczmy sobie. Mam tutaj coś do podniesienia? Nie ma nic. Pełno traw, jakieś zarośla, jakieś gąszcze, ale i tak nic do podniesienia wartościowego tutaj nie widać. A tutaj również nic. Dobra. Chodźmy w takim razie tutaj, nie ma co się zatrzymywać. No, tylko chodźmy dalej. Słuchajcie, wiecie co? Jestem ciekaw tak naprawdę ile Wiedźmin trwa, ile godzin może trwać cały let's play, bo na razie mi się gra wyśmienicie po prostu. Mimo, że to jest już ostatni odcinek na dzisiaj. O, dobra, z przyczyn takich, że po prostu nie będę miał później warunków do nagrywania, myślę. I później jeszcze sobie ogarnę jakieś inne serie, jak na przykład nie wiem, Dark Souls Wyzwanie może nagram dzisiaj. Chociaż nie wiem, czy jestem, czy czuję się na siłach. To naprawdę mi się bardzo podoba Wiedźmin i... Kurczę, jestem ciekaw ile to może godzin trwać i tak na przejście takie pierwsze, takie jak jesteście noobem i gracie pierwszy raz w grę, takie wiecie, pierwsze porządne przejście, ile to może trwać? Jeśli ktoś z was wie,
Byłbym wdzięczny, jakbyście napisali w komentarzach poniżej, pod tym filmem oczywiście. Zgaśmy to. Nie no, dobra, jesteśmy tutaj jeszcze, tutaj przybiegnie. Więc zapalmy. I chodźmy do Cedrika z nim pogadać. Uważaj na siebie. Się będzie znajdował tutaj u góry. Może będzie aż taki miły i nam... O, korzeń mandragory. Może będzie taki miły i nam nawet odstąpi od tego swojego zioła. Może ma takie? Zobaczymy. Tylko tak, widzę, że znowu się ciemno robi. Odpoczynek. Dobra, świetnie. Poranek. Myślę, że Cedric tam powinien być. Mam nadzieję taką, przynajmniej, że godzina nie ma tutaj jakiegoś znaczenia dla niego. Ale jak widać, nie ma. Zróbmy save'a sobie jeszcze raz i pogadajmy z nim. Gdzie rośnie cieniokost? Potrzebuje cieniokostu. To mech. Rzadki gatunek rośnie pod ziemią. Na południu w głębi lasu są jaskinie. Jeśli rośnie w okolicy, to właśnie tam. Odszukaj cieniokost w jaskini pod elfimi ruinami. No wiecie co, tam naprawdę będzie jazda. Tam pewnie będzie pełno nieumarłych jakichś. Pełno potworów, dlatego miecz srebrny już powinienem sobie przygotować. Ale tego nie zrobię. W ogóle jakiś olej mogę nałożyć, czy coś takiego na miecze przed walką. To było na pewno fajne, bo większe obrażenie bym zadawał. Ale tak czy inaczej, słuchajcie, widzę, że odcinek ma już prawie 40 minut. Nie wiem, bo tam była lekka przerwa. Nie wiem, jak to będzie miało. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że wam się podobało. Zachęcam do oglądania następnych odcinków z tej serii, tak jak i również innych serii. Jeśli wam się spodobał film, nie zapomnijcie o ocenie, komentowaniu tego materiału. I to było na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć, pozdrawiam. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.